Jeśli szydełkujesz od jakiegoś czasu, być może pojawiła ci się w głowie taka myśl, że warto by było spróbować czegoś nowego, czegoś własnego, zaprojektować własny szydełkowy wzór. Natomiast no nie za bardzo wiesz, jak się to za to zabrać lub pierwsze próby nie zakończyły się tak, jakbyś chciał, jakbyś chciała. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Właśnie startuje mini-projekt Twórca Wzorów, Podczas których za pomocą lekcji e-mail oraz małych filmików, takich jak ten, przekażę Ci tajniki projektowania własnych wzorów. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś zapisać się na taki kurs, zachęcam Cię do wejścia w link, który jest w opisie do tego odcinka, i tam można zapisać się na właśnie taki mini kurs projektowania własnych wzorów. Ja mam na imię Daria Robe i Tworzę od ponad dwóch lat markę szydełkową Lulentete, w ramach której wydałam już ponad 30 kursów, 50 wzorów i dwie drukowane książki z wzorami na szydełko. A teraz właśnie rozpoczynam nową przygodę, a mianowicie przekazywanie wiedzy na temat projektowania samych wzorów. W tym odcinku chciałabym Ci opowiedzieć o tym, czy według mnie tworzenie wzorów jest trudne. Czy każdy może się nauczyć projektować własne wzory? Czy tak naprawdę kreatywności można się nauczyć? Jak się domyślasz, odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo z jednej strony, moim zdaniem, każdy może nauczyć się tworzyć własne projekty, modyfikować wzory na swoje potrzeby, pozwalać, tak jakby ręką, zaszaleć i zobaczyć później, co z tego wyjdzie. Ale jak każda nowa rzecz, zwłaszcza dla osób z tak zwanej spoza branży, Projektowanie może wydawać się czymś niesamowicie trudnym. Takim trudnym, że tylko grupka wybranych osób tak naprawdę może się tym zajmować, i nam być może nie do końca jest to dane. Ale mam tutaj dobrą wiadomość, tak jest rzeczywiście na samym początku, ale z każdym kolejnym projektem ta różnica bardzo maleje. Właściwie. Po powiedzmy pięciu zaprojektowanych wzorach można powiedzieć, że już jesteśmy pełnoprawnymi twórcami. Ja osobiście jak projektowałam mojego pierwszego króliczka, którego notabene nigdy nie skończyłam, szło mi dość opornie. Pamiętam, że no, każde okrążenie to było sprawdzanie, patrzenie, liczenie, ale miałam bardzo silną motywację, że chcę zacząć. No i co? Dzisiaj dwa lata później już ponad 50 wzorów, więc naprawdę to już później idzie... Jak z przysłowiowego płatka. Często dostaję pytanie, czy do projektowania wzorów potrzebne są jakieś matematyczne zdolności, no bo wiadomo, te wszystkie literki, symbole, liczba oczek po okrążeniu odpowiedź jest prosta. Nie trzeba. Zakładam, że wszyscy znamy podstawy tabliczki mnożenia. Jeśli tak, no to już tak naprawdę jesteś w domu. Oczywiście, jeśli planujesz jakieś bardzo realistyczne, skomplikowane wzory, Tutaj trochę liczenia będzie, bo czasami trzeba coś przeliczyć, trzeba coś zobaczyć do końca. Natomiast no, na takie podstawowe wzory absolutnie nie trzeba wielkich matematycznych zdolności. Drugie pytanie jest, czy należy dobrze rysować? No i odpowiedź jest: oczywiście, rysowanie się przydaje. Wiadomo, jest to takie ogólne wyczucie estetyki, wyczucie kolorów, co się podoba i to, wiadomo, no, warto to mieć. Z takiej prostej przyczyny, że dzięki temu wydzielam coś, co ludziom się może podobać. Natomiast jeśli chodzi o same wzory, bardzo często są one inspirowane, bazowane po prostu na ilustracjach, fotografiach, przedmiotach z realnego życia i wcale nie na rysunkach. Więc jeżeli spodoba Ci się na przykład jakaś ilustracja, jakieś zdjęcie, coś jest fajnie pokazane, kolory dobrze dobrane, to możesz po prostu powtórzyć to w swoim projekcie. A teraz, czy da się nauczyć samego projektowania? Czy można się nauczyć tego, jak tworzyć kształty? I tu już odpowiedź jest dość oczywista. Nie ma podręczników tworzenia wzorów. Wszystko, tak naprawdę, każdy twórca szydełkowy tworzy, bazując na swoich takich już wyrobionych, intuicyjnie przeczuciach, jak należy modelować dane kształty, czyli obserwując, że na przykład, Tworząc dodania w jednym miejscu, poszerzymy daną część, ujmując, będzie coś bardziej wąskie. I w ten sposób właśnie możemy po kolei kształtować. No ale nie wiadomo, nie od razu Rzym zbudowano, więc spokojnie, tworząc nawet proste kształty, typu walce i kule, można już stworzyć naprawdę fajne zabawki. Pomaga oczywiście praktyka, czyli im więcej zabawek, Zrobisz z wzorów innych osób, tym szybciej, intuicyjnie będziesz czuć te właśnie różnice, to jak to się modeluje, jak to się zmienia. Dlatego polecam Ci na pewno, jako taka dobra praktyka przed tworzeniem własnych wzorów, po prostu tworzenie jak najwięcej z różnych projektów. Nie tylko zabawek, jeśli chcesz tworzyć zabawki, lecz również może jakieś ubranka, chusty, inne zupełnie projekty, torby. Ponieważ jakieś fajne rozwiązanie, na przykład storb, jakiś ciekawy ściek, możesz później użyć na ubranko dla Twojej zabawki. No dobra, no to w takim razie, co należy zrobić, żeby się przemóc i po prostu spróbować? Ja mam dla Ciebie dwie rady. Przede wszystkim, pewnego dnia usiądź i postanów sobie uroczyście. Dzisiaj postanawiam, że zaprojektuję nową rzecz. Siadasz, wybierasz włóczki, wybierasz jakąś inspirację, zastanawiasz się, co to konkretnie będzie i po prostu zaczynasz machać szydełkiem. Jako druga rada, zapisz się na projekt mini twórca wzorów, oglądaj moje filmiki, czytaj moje maile, uczestnicz w moich spotkaniach na żywo na grupie na Facebooku tego właśnie projektu. A zapewniam się, że Twoja motywacja, poczucie pewności siebie oraz wiedza dotycząca tych wszystkich procesów dotyczących projektowania już wkrótce znacząco podskoczy. To jak, jesteś ze mną? Jeśli tak, zasubskrybuj ten kanał i zapisz się na mini kurs, klikając w link w opisie do tego odcinka. Daj mi znać w komentarzu pod tym odcinkiem, jeśli masz również jakieś pytania, to również tam możesz je zadawać. No to do zobaczenia, cześć.